Nie piątka nowych bohaterów, jedna kobieta, czterech mężczyzn. No i co mi się rzuciło w oczy przede wszystkim? Bardzo młodzi. Tak, właśnie przed chwilą o tym też rozmawiałam, że nasi widzowie i fani programu Rolnik Szuka Żony są bardzo czujni i to był pierwszy komentarz, który się pojawił, że jest bardzo młody skład w tym roku. Józek się ucieszy, że jest wśród młodziaków, a on tak na szczerze, to chyba wszyscy nasi dojrzalsi bohaterowie w programie Rolnik Szuka Żony od początku byli przebojowi, odważni, energetyczni, ale Józek to już chyba naprawdę pobił wszystkie rekordy. On ma wewnętrznie tyle samo lat, ile pozostali bohaterowie, na pewno, bo to jest jakieś przekłamanie tutaj nastąpiło w metryce i jest no niebywale młodym wewnętrznie człowiekiem. Już nie chodzi nawet tylko o przebojowość i energię, on po prostu tak myśli, on się tak zachowuje, on tak czuje bardzo młodo. No jest ten skład młody, jest, ale jest też bardzo dojrzały i tak emocjonalnie. No właśnie, wejdę ci słowo, bo ciekawa jestem, czy to są młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają taką swoją emocjonalną podróż przez życie, czy to właśnie są młodzi ludzie, którzy już mają za sobą jakiś bagaż? Mają za sobą bagaż, niejednokrotnie bardzo duży, jak na taki wiek, i emocjonalnych doświadczeń, bo usłyszałam z ust jednego z bohaterów, co mi się jeszcze nie zdarzyło w programie. Marta, ja do tej pory nie wiedziałem, że źle szukałem, ja źle wybierałem. Ja wybierałem złe kobiety, nie takie, które do mnie pasują, nie takie, które mogą uczynić mnie szczęśliwym, a ja mogę uczynić szczęśliwym je. I to było piękne dla mnie, bo to było powiedziane poza kamerami, po takim dobrym finale. I myślę sobie, że to jest mądrość. I to było doświadczenie całego życia dotychczasowego, mimo młodego wieku, a jakby takim puentą i spięciem całości było właśnie to, co nasz bohater przeżył w programie.